Tam! Wcale się nie boję! Norma, nie Price! Co ty wyprawiasz? A nic, bo ja oglądałam taki dokument o niesamowitym świecie łyżeczek do herbaty. Proszę spojrzeć, zaiste wspaniały... Proszę natychmiast szorować do Bronwyn i przynieść kolację. Oj, że na zewnątrz? Ale ja chory jestem. Bo złapałem tego wirusa, co wszyscy. Naprawdę myślisz, że uwierzę w tego twojego wirusa, leniu patentowany? Tak, marsz do Bronwyn. Cześć, Sam. Hej, Penny. Wiecie co? Zorganizowaliśmy sobie całą noc tańców na służbie. Bardzo fajny pomysł. A czego sobie słuchacie? Kiedy słońce grzeje tak, imprezowy rusza jak... Dalej, śmiało, ćwicz, bo już przyszło lato. No, to zapowiada się jednak długa noc. Wcale się nie boję piorunów. Zombiaków też się nie boję, słyszycie? James! A wiesz, że się cieszę, że cię widzę? Hej, Norman! O nie! Zamienili cię w zombiaka! Pontypancki zombiak! Jesteś pądziak! I sobie pądziak, nie zbliżaj się do mnie! Ale... czego? A temu co się znowu stało? Nigdy nie widział człowieka z zatkanym nosem? Pądziaki atakują! Ludzie! Pądziaki atakują! Jakaś wyjątkowo zimna ta zima. Nie mogę się doczekać lata. Kiedy słońce grzeje tak, imprezowy rusza jacht. Dalej, śmiało, ćwicz, bo już przyszło lato. Niech to splątane węże, co tu się wyprawia? Bardzo przepraszamy, zrobiliśmy sobie krótką muzyczną przerwę. Czemu mnie nikt nie zaprosił? Uwielbiam tę piosenkę. Ćwicz, bo już przyszło lato. Oj, tak wpada w ucho. Norman? Wiesz, może lepiej wracaj do domu. Hanna się zaraziła. Ona też? Nie! No wiesz co? Czemu go wyprosiłeś? Cały dzień siedzę sama. Bardzo mi jest przykro, kochanie, ale chyba nie chcesz zarazić Normana. Norman! Bądźcie! Zaczekaj! O, hej! Czarodzieje tak się pobili, że rozniecili w górach ogień! Szybko się rozprzestrzenia! Czyli zapowiada się interesujący dzień. I już, po strachu. Zimne ognie plus sucha trawa? Raczej kiepski pomysł, prawda? Naprawdę nie chciałem. Przepraszam, liczyłem, że wyczaruję trochę magii, no i wiesz. Ty wiesz, co by było na serio magiczne? Gdybyś aż do wieczora nie wpakował się w żadne kłopoty. W finałowej scenie nikomu nic się nie stanie, obiecuję. Aha, chciałbym ci wierzyć. I w końcu wielka scena latania na miotłach. Ujęcie pierwsze... Czekaj, ta Tyrolka jest strasznie wysoko. Efekty specjalne to podstawa. Bez efektów nie ma filmu. A chcemy tu stworzyć super viral, no tak czy nie? Ma mieć tyle miliardów odsłon, że cały internet oszaleje. Internet oszaleje, jak złamiesz nogę. Oj, tam zaraz złamię. Przypominam, jestem świetnym reżyserem. Nie, nie chcę na to patrzeć. O! Ja latam! Zawisłem! Dzwońcie po strażaka sama! Błagam, uciszcie to! Czarodziej Łogi, mistrz magicznych sztuk, zjeżdżał na Tyrolce, ale zawisł nad wodospadem. Do góry nogami, stopą się zaplątała. Nie, żebym się nie spodziewał, ci powiem. Ratunku!
Trzymaj się, mały! Sam po ciebie idzie! Pośpiesz się, błagam! Dostałem ten szalik od ciotki Filiz! Tani był! Zaraz pęknie! O, ale napięcie, ale kulminacja! Nie mogę na to patrzeć! O, ale powiedzcie, że wujek zdąży! No musi, bo zaraz mi się tu skończy pamięć! Mam cię! Koniec żartów. To się już naprawdę mogło źle skończyć. No wiem, ja wiem i przepraszam. Moja wina, że chciałem nakręcić spektakularny filmik do internetu. Do internetu? I w ogóle to zrobię wszystko, żebyś się na mnie nie gniewał. No ja myślę. I mam nawet pewien pomysł. Przechodzimy na prędkość warpową. Gazu, pani inżynier! Nie róbcie tak, ja nie lubię za szybko! Trzeba się było nie podśmiewywać z pana kapitana. Tym razem tak schował, że nigdy nie znajdziemy. Zimno, zimno, lodowato. Brrr. Szukaliśmy po prostu wszędzie. Mam pewien pomysł. Akcja poszukiwawcza, pierwsza zasada. Im wyżej się znajdziesz, tym więcej zobaczysz. Bingo! Bardzo zimno. Ale zimno! Słuchaj, zerknij, co tam leży na dachu Jupitera. O, co? Co? Jakby cieplej. Cieplej, gorąco, parzy! Mam ją! Brawo! Saro! Strasznie nas tu zalewa! Może jednak trochę zwolni, dobra? Nie ma mowy! Właśnie, że gazu, bo nas pobiją! Teraz lewo! Znaczy się na sterburtę. Chyba bakburtę. Widziałeś? Nasze dzieciaki popchnęły Neptunem. Hej, hej, maluchy! Zaraz, zaraz. Nasze dzieciaki same w Neptunie? I pędzą jak szalone. Słuchaj, nie ma co, wzywam strażaka sama. Norman, Mandy, James i Sara pędzą Neptunem na pełne morze w poszukiwaniu kosmicznych robali. Norman, Mandy, James i Sara pędzą Neptunem na pełne morze w poszukiwaniu kosmicznych robali. Gdzie te czasy, kiedy strażacy zdejmowali te słodkie kotki z drzew? Oczywiście nie mam zasięgu. I pokonaliśmy Czarniego i Majka. To co? Wracamy na ląd? Ja nie bardzo wiem, gdzie ten ląd. Słuchaj, nie rozumiem tego programu do nawigacji. No to tam płyniemy, bo tam powinien być ląd chyba. Ty tu dowodzisz. Zobacz, mamy ślady stóp i kopyt. Tu się coś wydarzyło. Wydaje mi się, że koń i Mandy musieli się mocno poślizgnąć. I kto wie, czy nie spadli? Czy nie spadli? O! Halo, Mandy! To ja? Dzwonię po strażaka sama. Mandy i koń zeszli ze szlaku i utknęli na skalnej półce w lesie zaraz za krzyżówką. Mandy i koń zeszli ze szlaku i utknęli na skalnej półce w lesie za krzyżówką. Nie zakop się, jedziemy w teren, może być trochę grząsko. Mandy, coś ci się stało? Nie
Kosze też gotowe. No to jedziemy. O, jak tam koń? Na początku bardzo się bał, ale ja go głaskałam i mówiłam, że będzie dobrze. O, jaka mądra dziewczynka. Proszę, jaka spokojna bestia. Sprawdźmy, czy nic mu nie jest. No to uwaga. Tak na wszelki wypadek, dla bezpieczeństwa, położysz się na noszach, dobrze? Spróbuj się nie ruszać. Och, koń cały i zdrowy. Halo, Penny, spuszczaj uprząż. Ojej, ten hałas pewnie go wystraszył. Zaczekaj. No już, już. Słuchaj, ja będę uspokajać konia, a ty zapniesz mu tę uprząż. Ale proszę cię, powolutku. Ach, grzeczny konik. Nie ma się czego bać. Dobra, koń w powietrzu. Dzięki za pomoc. Uwaga, próba generalna. Akt pierwszy, scena pierwsza. Jedziemy od samego początku. Ratunku! Pomocy! Ludzie, pomóżcie! Pali się szopa na węgiel. Prosimy o ogień. O nie, pożar! Trzeba dzwonić po strażaka sama! Nie, Mike, ja tu jestem górnikiem numer 3. To ty jesteś strażakiem, pamiętasz? Serio? No tak, jasne, jasne, że jestem. Ludzie kochani, cofnąć się! Oto ja, Daniel Steel! Stop, stop, stop! Jaki znów stop? Co to ma znaczyć? Ja tu jestem reżyserem. A ja uważam, że mam za mało tekstu. Jeszcze raz gramy od początku i trzymasz się scenariusza, zrozumiano? I bardzo proszę o ciszę. I jedziemy! Ratunku! W całej szopie z węglem szaleją ogniowe błyskawice! Ratuj się, kto może! Całujcie żony i mężów i powiedzcie mojej matce, że ją kocham! Nie, 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 nie! Co to, to? A to, 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 że tego nie ma w scenariuszu! A właśnie, że jest. Sam dopisałem. Nie życzę sobie takich kpin z mojego dzieciństwa. Jeszcze raz. Ale tym razem porządnie. I gramy! Nie bój nic! Super Norman pomoże ci! Dość! Bo co? Pewnego dnia, wiele, wiele lat temu, naprawdę dawno, dawno temu... Przejdź do rzeczy, ale już! Przechodzę. Nim nastały czasy fajowych wozów strażackich i eleganckich helikopterów, najlepszym przyjacielem strażaka było zwykłe wiadro. Daj, 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 podaj wiadro do kolegi. Daj, 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 w prawo podaj je. O nie, to ja tu mam być w blasku reflektorów. Podaj dalej, pożar zgaśnie w mig. Daj, 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 podaj wiadro do kolegi. Daj, 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 w prawo podaj je. Tak, 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 pełne zimne, świeżej wody. Trzymaj mocno, podaj dalej, pożar zgaśnie w mig. James, chyba ci mówiłem, że masz świecić na mnie, cały czas na mnie. Ale pan kapitan Steel przed chwilą kazał świecić na tych, co śpiewają. A co się słuchasz, kapitana? Kapitan to tylko reżyser, a ja jestem gwiazda. Tam dajesz światło i nie ruszasz, jasne? Wielki Daniel Steel! Oj, weź, zostaw! Ej, tam jest mój kawałek sceny i tam masz świecić! No i widzisz, wszystko twoja wina! Jak to moja wina? Ja tu jestem gwiazdą!